Czy zastanawialiście się kiedyś, że wagonik taki od torów w Minecrafcie może was przewróci wasze życie o 180 stopni? Że będzie w stanie was zmiażdżyć, przeciąć? Tego dzisiaj się dowiecie. Przepraszam. W drugim odcinku serii 4:44. Ja jestem Maskowiec i zapraszam was. To nie jest serio, to nie jest serio, nie bierzcie tego do poważnie. Zapraszam do subskrypcji kanału, lajka. I dzisiaj dowiecie się o mrocznych torach widmo w Piotrkowie. Zapraszam do oglądania. Tak więc jesteśmy już w tym miejscu, gdzie mieliśmy być, czyli nawiedzone metro. Tu podobno słychać takie... Ej! Panie! Dobrze, my się nie boimy. Widać nienawiedzone. Metro funkcjonuje, działa. Ruszyły. Dobrze. Ja was zapraszam w ogóle do subskrypcji kanału, bo fajnie jest. To tutaj paradujemy i robimy różne. To się ruszyło, ruszyło się to! A to krajek tylko. Ruszyło się. To jest ewidentnie nawiedzony wagonik. Ruszają się. Jak tutaj się wciśnie, to patrzcie, tworzy się kolejny wagonik. I ruszają. Widmo, widmo, widmo. I tu właśnie jest takie nawiedzone. Jezu, jak się boję. Jakby co to jest udawany strach, bo chcę być prawdziwym youtuberem, który nagrywa o strasznych rzeczach. A tak na serio to jest parodia i tylko tyle na tym kanale znajdziesz, więc proszę subskrybuj. Nie, no nie tylko tyle, ale takie coś właśnie znajdziesz. Co będzie do tego wsiąść? Są to przerażające dźwięki. To bije. To boli. Jak widzicie, wagoniki zabiły mnie w Minecrafcie oczywiście. Tak na serio takie coś nie istnieje, ale jesteśmy w uniwersum, które zaskakuje. W tak zwanym Minecrafcie. Czym są wagoniki widmo? Nie wiemy. Byliśmy tam totalnie, podejrzewam, 3 minuty. Nic określić. Co mogę jeszcze powiedzieć? Chyba tyle, że nie znamy tej historii. Dobrze. Mało. Dobrze. Gdzie? Gdzie jest polski bus? Widziałeś wagoniki widmo? To jest jedyna osoba, która od niej się dowiedziałem. MSG. Co o nich powiesz?
One jechały bez torów. MSG. No MSG. I nie tylko. I nie tylko. MSG. Czekajcie. Zabijały. MSG. MSG. Zajmuję się. Dobrze. Tak więc to było na tyle z tego wywiadu, z tej rozmowy. Teraz musimy usiąść i popracować lekko. Na koniec filmu chciałbym was poinformować o tym, żebyście zostawili subskrypcję, bo właśnie taki content produkuję. I właśnie to jest głównie kanał z Minecrafta i w sumie tyle. I co mogę jeszcze powiedzieć, lajka zostawcie, bo ostatnio z lajkami jest ciężko. Proszę was. No tak to dziękuję. Trzymajcie się i cześć!